Co ja mam ubrać? W tym byłam w zeszłym tygodniu, a w tym wczoraj. Ojejku, mamo, nie mam się w co ubrać. Chodźmy na zakupy. Iza, przecież wiesz, jak wyglądają zakupy z dzieciakami. Mamo, chodźmy tutaj. Nie, tam. Ja chcę tamto, a ja tamto. Wolę zostać w domu. Przecież Brian i tata mogą zostać z dziećmi. I tak nie mają nic do roboty. Świetny pomysł. Niech je popilnują. Co może się stać? Przecież to tylko dzieci. No, no to pa, my idziemy. Będziemy za godzinkę z powrotem. Myślisz, że godzina nam starczy na zakupy? Masz rację, to faktycznie trochę mało. Pa, będziemy wieczorem, nie czekajcie na nas. I żeby dzieciaki nie siedziały cały dzień przy komputerze. Rozumiemy, zero komputera. Pa, bawcie się dobrze. To my idziemy pograć, nie będziemy wam przeszkadzać. Hej, hej, słyszałyście, zero komputera. To co my mamy robić? No, pobawcie się w coś, w końcu jesteście dziećmi. W co? No nie wiem, Chińczyk? Domino? O, domino jest bardzo fajną grą. Nuda. Wiem, wiem, wymyśliłam grę. No, i widzicie, sprawa się rozwiązała. To my z Brianem idziemy oglądać mecz. Hej, wygracie z nami. Och, no dobra. Ale tylko na chwilę. To co to za gra? Okej, słuchajcie uważnie. Gra polega na tym, że losujemy wyzwanie i musimy go wykonać. Fajnie, podoba mi się. A co jeśli ktoś nie będzie chciał zrobić zadania? Tydzień bez komputera. Ani telefonu. Ani laptopa. Ani żadnych innych elektronicznych urządzeń. No i super, wyjdzie wam to na dobre. Was też to dotyczy. Co? To ja losuję pierwszy, chcę mieć to z głowy. Losuję, żebym wylosował coś łatwego. Mam. Zapukaj do drzwi sąsiadów i powiedz, kocham cię. Nie, nie ma mowy, nie zrobię tego. Dobra, zabieram laptopa. Okej, czekaj, już idę. Poszedł, ciekawe czy naprawdę to zrobi. No dobra, zrobię to szybko i zaraz pójdę z powrotem. Dzień dobry. O, pan Max, dzień dobry. Co pana sprowadza? Kocham cię. Wiedziałam! Widziałam, jak na mnie patrzysz przez płot. Co? Przez płot? Patrzyłam na wasze nowe auto. Max, też cię kocham. Co? Co tu się dzieje? Ryszard, odchodzę. Max mnie kocha. Co? Nie, nie, panie Ryszardzie, to nie tak. Wszystko wytłumaczę. Ja ci pokażę. O, to się nie skończy dobrze. Uciekaj, Max, biegnij. To ja już pójdę. Wracaj tu, znajdę cię. Ryszard, Rysiu, nie rób tego. Szybko, otwórzcie. Otwórz te drzwi, słyszysz? I tak cię znajdę. Cicho. Uff, chyba sobie poszedł. Wuhu, zaliczone, zrobiłem to. Odzyskałem laptopa. Tato, to było niezłe. Miałeś szczęście, że nie otworzył Ryszard. Dobra, gramy dalej. Teraz losuje Zosia. Ciekawe, co ja wylosuję. Już mam. Czytam. Zafarbuj włosy na różowo. Super. Hej, ale ja mam fajne zadanie. Co? Nie ma mowy, żadnego farbowania. Mama będzie mega zła, jak cię zobaczy. Ale to są farby zmywalne. Zmywają się po jednym myciu. Serio? Na pewno? Tak, nie raz takiej używałyśmy. No dobra, zróbmy to. Jej, ale fajnie. Będę miała różowe włosy. Przynajmniej na jeden dzień. Gotowe. Jej, jak wyglądam? O, ładny ten kolor. Podoba mi się. Mam nadzieję, że to się zmyje. Zadanie zaliczone. Czas na Briana. Żebym wylosował coś fajnego. Mam. Odpowiadasz tak na każde pytanie. Serio? Łatwizna. No, czekam na pytania. Brian, czy chcesz iść ze mną oglądać mecz? Tak.
Czy lubisz czekoladę? Tak. Hej, to jest za proste. Żeby było trudniej, idziemy do sklepu. I co ja mam tu niby robić? O, dobrze, że jesteśmy w sklepie. Kupię sobie przynajmniej babeczki. Ostatnia paczka, ale mam szczęście. O, babeczki, moje ulubione. Kupuje pan te babeczki? Tak. O, szkoda. Na pewno je pan kupuje? Tak. A ja je tak bardzo lubię. Może jednak mi pan je odda? Mogę je od pana wziąć? Wziąć? Tak. Jej, dziękuję. Jej, moje ulubione ostatnie babeczki. Ale akcja. Tata oddał swoje ulubione babeczki. No niemożliwe. Co ja zrobiłem? Ta gra zaczyna mi się nie podobać. Hej, Brian. Hej. Co tam u was słychać? Wszystko dobrze? Tak. Jesteś na zakupach z dzieciakami? Widziałam je. Tak. Słuchaj, Brian, mam takie pytanko. Krążą plotki, że Iza będzie miała dzidziusia. Czy to prawda? Co? Pamiętaj, 0 komputera, laptopa i telefonu przez tydzień. Tak. A więc to prawda? Iza będzie miała dzidziusia? Niesamowite! Gratulacje, Brian! Dzięki. Słuchaj, chcesz, żebyśmy Izie zrobiły imprezę? Wiesz, takie baby shower? Tak. No i świetnie! Będzie mega impreza, zobaczysz! Z 50 gości wystarczy? Jak myślisz? 50? Tak. To na razie muszę powiedzieć Gabi. Iza będzie wściekła. Kto rozpowiada takie plotki? A dzień dobry, panie szanowny sąsiedzie. O, pani Baranowska, dzień dobry. Jak tam pani Iza się czuje? Dobrze? Słyszałam już dobrą nowinę. Tak. A proszę mi powiedzieć, bo podobno wygraliście w Totolotka 10 milionów. Czy to prawda? Co? 10 milionów? No, prawda to? Tak. A może dacie biednej sąsiadce skromny milion? Dacie? Milion? Tak, dacie, proszę. Tak. Dziękuję. Kiedy przyjść po pieniążki? Dzisiaj? Tak. Okej, super, do widzenia. O, ale się wkopałeś. Znasz panią Baranowską, nie odpuścicie tego miliona. A, panie Brianie, jeszcze miałam o coś zapytać. To prawda, że codziennie pan robi te loczki na lokówce? Moje loczki? Tak. Ach, niech się pan nie przejmuje, panie Brianie. Są urocze, a faceci też używają lokówki. Najlepsze było z tymi loczkami. Mega śmieszne. Ale wyzwanie zaliczone. Moja kolej losuje. Też chcę się pobawić. Udawaj psa w parku. Ale mam fajne zadanie. Podoba mi się. Ale będzie zabawa. Kubuś, do nogi. Hau, hau. Ale śmieszne. Porzucajmy mu coś. Hau, hau. O nie, idzie mój szef. Dzieciaki. Przywitajcie się z nim grzecznie i bądźcie miły. O, Brian, dzień dobry. A, dzień dobry, szefie, dzień dobry, cóż za spotkanie. Jak tam urlopik? Dobrze, dziękuję. A to pewnie twoje dzieciaki, tak? Tak, to jest. Zosia, a Jelenka? I mój synek, Kubuś. O, cześć, Kubuś. A ile ty masz lat? Kubuś, nie warcz na pana, zły pies. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. A proszę zobaczyć, co on umie. Kubuś, leżeć. Hau, hau. Dobry Kubuś. A niech pan mu doraz coś powie.
No dobra, powiem mu. Kubuś, do nogi. Został moją nogę! Nie szarp! To boli! Puść mnie! To boli! Przestań! On mnie ugryzł! Weźcie go ode mnie! Kubuś, dosyć! Co to miało być? On ma wściekliznę! Idę stąd! Do widzenia! Co wyście najlepszego zrobili? To był mój szef! Przepraszamy! Dziewczyny wracają. Koniec zabawy. O, szkoda. Cześć, już jesteśmy. Wyszliście na spacer, świetnie. Mówiłam, że sobie poradzą. Dlaczego Zosia ma różowe włosy? To zmywalna farba, nie martw się. A gdzie Kubuś? Przed chwilą tu był. O, widzę go, tam jest. A, ratunku, ratujcie mnie, weźcie go ode mnie, on jest wściekły. Czy on właśnie gryzie torebkę od tej pani? Kubuś, przestań! O nie, Kubuś, do nogi! Brian, o co tu chodzi? Wytłumaczę ci wszystko w domu. Okej, jestem gotowa, kręcimy. 3, 2, 1, wchodzisz! Właśnie stoimy przed drzwiami milionerów. Na razie nie ma ich w domu, ale jak wrócą, może uda nam się z nimi porozmawiać. To niesamowite. Ta rodzina wygrała 10 milionów w totolotka. O, chyba idą. Proszę państwa, co za szczęście. Dzień dobry, pani Izabelo. Jakie to uczucie wygrać 10 milionów w totolotka? Słucham? Jakie 10 milionów? Brian, wiesz coś o tym? Wszystko ci wytłumaczę w domu, obiecuję. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten pan obiecał mi okrągły milion. Do dzisiaj nie dostałam pieniędzy. O czym ona mówi? Lepiej chodźmy. Brian, mów, co tu jest grane? Wejdźmy do domu i ci wszystko wytłumaczę. Wszystkiego najlepszego, Iza! Ale o co chodzi? Nie mam przecież urodzin. To chłopiec czy dziewczynka? Chyba możesz powiedzieć. A może bliźniaki? Tak, to będą bliźniaki, na pewno. Iza, tak się cieszę. Brian, do pokoju. Już idę. Ty też, Max. Chyba mamy do pogadania. Możecie nam to wszystko jakoś sensownie wytłumaczyć? Tak, oczywiście, że możemy. Już to robimy. Mamo, mamo, ta farba się nie zmywa. Jak to się nie zmywa? O nie, mamy przechlapane. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobało i chcecie kolejne odcinki, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, pa pa. Jeżeli lubicie animacje, zapraszam na kanał AntFan. Link w opisie.